Stoimy dzisiaj przy jednym z ciekawszych eksponatów na wystawie dotyczącej stulecia ruchu Chorzów. Jest to karykatura Geralta Cieślika. Została ona przygotowana z okazji dosyć specjalnego wydarzenia, mianowicie zdobycia przez ruch Chorzów pierwszego w historii Pucharu Polski w roku 51. I wiąże się z tym jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, mianowicie był to puchar rozgrywany po raz pierwszy po wojnie i po raz pierwszy w historii zdobywca Pucharu Polski jednocześnie został mistrzem kraju. Była to jedyna taka sytuacja zarówno w okresie przedwojennym, jak i powojennym, nigdy więcej się już nie powtórzyła. Ruch Chorzów zagrał wówczas 16 września finał z Gwardią Kraków, nie pod nazwą Ruchu Chorzów, lecz Unia Chorzów. Były to takie dziwne radzieckie czasy, że zmieniono klubom nazwę. Także mimo tradycji sięgającej roku 20, klub grał wtedy pod nazwą Unia. Wygrał wówczas z Gwardią Kraków 2-0. Kapitanem spotkania był właśnie przedstawiony tutaj w karykaturze Geralt Cieślik. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego puchar jest taki wielki, dlaczego Geralt jest taki niski. Autor chciał przede wszystkim przekazać realizm, ponieważ Geralt Cieślik miał tylko 1,63 m wzrostu, a puchar był naprawdę okazałym trofeum. Został zresztą ufundowany przez prezydenta Polski Bolesława Bieruta i zachowały się do dzisiaj zdjęcia z ceremonii wręczenia tego pucharu. Znaczy, na tych zdjęciach jest bardzo podobnie pokazane, jak Geralt Cieślik trzyma właśnie w ręku taki ogromny puchar. Moja waga była 59 kg, 1,63 m w kapeluszu, jak się to mówi, to znowu byłem o tyle niewidoczny jak ruchliwy, dlatego było trudno mnie utrzymać, a oprócz tego miałem uderzenie takie, że nie wiadomo kiedy, skąd, szybkie uderzenie, nie sygnalizowane, także było to bardzo trudno dla bramkarza uchwytnego.